Rekordowe 17 lat i 9 miesięcy czekał na mieszkanie zasobu gminy dla osób z niepełnosprawnościami mieszkaniec Włocławka. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli 893 wnioskodawców wciąż znajdowało się na liście oczekujących na przydział takiego mieszkania. Pomimo tak dużego zapotrzebowania w okresie objętym kontrolą, zbudowano albo dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych zaledwie 136 lokali. Choć liczba mieszkań bez barier stale się zwiększa, Polska wciąż nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków nałożonych ratyfikowaną w 2012 roku konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.